Przed 150 laty miasto Kraków zajmowało się tylko oczyszczaniem, nie zajmowało się odpadami. To nastąpiło dopiero 40 lat później, od 1906 roku, kiedy również objęto odbiór odpadów stałych. W ostatnich latach kilka rzeczy zostało jakby doprowadzone już do standardów, bym powiedział, światowych. Ta technologia, którą obecnie stosujemy przy zamiataniu ulic, czyli zamiatanie wyłącznie na mokro ze zmywaniem, co wpływa bardzo pozytywnie na powietrze. I po drugie odpady. Mamy dzisiaj ogromny system, który składa się ze 150 elementów i one razem, harmonijnie współpracując, pozwalają na to, że osiągamy dobre rezultaty. Serdeczne gratulacje z okazji dzisiejszej rocznicy. Podziękowań za ten trud 150 lat troski o czystość miasta i o zdrowie jego mieszkańców i także tych wszystkich, którzy do Krakowa przybywają. To jest największe tego typu przedsiębiorstwo w Polsce, zatrudniające około 1000 osób. Nie tylko największe, ale i najlepsze. To naprawdę jest spółka, której się nie możemy wstydzić, nie musimy wstydzić, którą możemy stawiać sobie za wzór. Podobnie zresztą jak i pozostałe spółki miejskie. Zaczynałam od różnych stanowisk, więc prawdopodobnie robiłam wszystko. Pracowałam w archiwum, pracowałam w bibliotece zakładowej, która jeszcze wtedy istniała. Pracowałam w magazynie odzieżowym, pracowałam w dziale socjalnym. No i z działu socjalnego trafiłam do sekretariatu. Cieszy mnie to, co robimy i ja osobiście, i razem z załogą. No to powoduje, że jakieś choćby skromne rezultaty osiągamy.